Witaj. Tutaj Karolina Helen, podcast Ona, która chce więcej. Dzisiaj opowiem ci, powiem ci o tym, jak możesz być jeszcze szczęśliwsza już teraz i dzisiaj i jak możesz, co możesz zrobić, żeby poczuć się szczęśliwą, jeśli z jakiegoś powodu się nie czujesz. I tak jak już wiesz lub pewnie słyszałaś, wszystko zależy od ciebie. Natomiast w chwilach, kiedy naprawdę czujesz się nie najlepiej, trudno jest słuchać takich rzeczy albo czytać takie rzeczy, że wszystko zależy od ciebie, że to ty wybierasz swoje myśli i tak dalej i tak dalej. Ciężko jest to słuchać. Człowiek wtedy też może wpaść w poczucie wstydu albo w wyrzuty sumienia. No tak, przecież to jest takie proste. Ja jestem taka beznadziejna, nie potrafię tego zrobić. Wszyscy, wszyscy to umieją, ja tego nie potrafię. Coś ze mną musi być nie tak. No wiadomo, przecież ja jestem... Jaki mogłabym być, żebym potrafiła to zrobić, tak? To... Co mówi do nas nasz wewnętrzny głos w chwilach zwątpienia, w chwilach, w których coś się dzieje, co jest w jakiś sposób nie po naszej myśli. Każdy z nas doskonale zna. Każdy ma swój. I każdy może sobie w pewien sposób się z nim utożsamiać, czy, ten, czy też nie, ale on istnieje. Możemy zaprzeczać jego istnieniu. Możemy mówić, że sobie z nim poradziliśmy, ale on istnieje. I co więcej, będzie istniał zawsze, ale to, co możemy zrobić, to możemy zebrać po pierwsze um, narzędzia, które będziemy sobie wybierać w zależności od tego, jak się będziemy czuć, oraz możemy dojść do momentu, w którym naprawdę wybieramy, w którym obserwujemy, że coś takiego się pojawia i w którym wybieramy coś innego. Więc jest możliwe w każdym momencie, w jakim jesteśmy, żeby poczuć się jeszcze szczęśliwiej, i jest możliwe, żeby w sytuacji, w której czujemy się nie najlepiej, poczuć szczęście. Tutaj jest też ważna kwestia dualizmu tego, że jednocześnie możemy czuć Różne uczucia, może być w różnych emocjach, i na to należy sobie pozwolić. Dlaczego? Dlatego, że tego też się nie uniknie. Można być pogrążonym w rozpaczy, ale jednocześnie można się śmiać z opowiedzianego kawału, z tego, że um, ktoś zrobi coś śmiesznego, z obejrzenia komedii, albo można się cieszyć z tego, że nasze dziecko zrobi pierwsze kroki. A, albo nasz pies czy kot zrobi coś śmiesznego, albo obejrzymy coś śmiesznego po prostu. Więc zaakceptowanie również tego, że możemy być w kilku nastrojach jednocześnie, że możemy odczuwać różne uczucia i emocje jednocześnie, też jest ważne. Więc. Kiedy już to wiemy, możemy przechodzić do kolejnego etapu bez takich wyrzutów sumienia, że ale ja teraz powinnam być smutna, ta sytuacja wymaga ode mnie, żebym była smutna. Ok, być może sytuacja nie jest najszczęśliwsza, ale to nie znaczy, że mamy z nią. Linkować tylko i wyłącznie jedne uczucia. Można zauważyć sytuację, w której coś poszło nie po naszej myśli, albo jest wyjątkowo smutne, ale jednocześnie pozwolić sobie na odczuwanie innych uczuć i innych stanów emocjonalnych. Które są po drugiej stronie tego, jak się czujemy. Jest to forma szacunku do samych siebie. Można szanować siebie, swoje uczucia, to, co się wydarzyło, ale jednocześnie pozwolić sobie na to, żeby czuć się inaczej, bo nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w tym, żeby być smutnym i wesołym jednocześnie. Co więcej, jest to możliwe tylko przez to, że w naszej kulturze również istnieje bardzo mocno. Zapisany taki schemat, że coś wypada, to albo jeszcze gorzej, na przykład ludzie um, nauczeni są zwracania na siebie uwagi, kiedy coś idzie nie tak, kiedy coś idzie beznadziejnie, i wtedy jak ktoś się pyta, co u ciebie, to zaczyna się: O, nie, no to, 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 to jest tak kiepsko, tak kiepsko, tak kiepsko, i różne mogą być tego. Powody. Mogą być powody tego, że ktoś kiedyś im powiedział, tej osobie, że nie mów ludziom, że jest ci za dobrze, bo ci będą zazdrościć, albo nie mów, że jest dobrze, bo zapeszysz, albo nie mów, że jest dobrze, bo ci na przykład ktoś okradnie. Albo wyuczyli się czegoś takiego, żeby inni ludzie zwracali na nich uwagę z różnego powodu. To możesz być ty, to mogą być twoi znajomi, może to porównać przyrównać do, do wielu osób. Ja teraz nawet mówiąc to, mam dokładnie przykłady w głowie, widzę osoby, które z tego korzystają. Um, natomiast to też można zmienić, ponieważ kiedy sobie człowiek zaczyna zdawać z tego sprawy i zaczyna za zauważać, że działa według takiego schematu, działa według takiej symulacji, bo to są symulacje naszego mózgu, naszego umysłu i również symulacje emocjonalne, to... Zwracając na to uwagę, można, można też zacząć ćwiczyć inne zachowania. Ja dzisiaj też na przykład miałam taką sytuację, że coś mam tam do naprawy i przyszedł taki spec od tego. I pierwsze jego, pierwsza jego pierwsza odpowiedź nie, tego się nie da zrobić, i tak dalej. Więc ja na przykład mam taką metodę, że zaczynam żartować z ludźmi. I w, w, nagle w w tym panu coś się zmieniło, mówi, a właściwie to można zrobić tak, a można jeszcze spróbować tak, a można jeszcze spróbować tak. Więc z jakiegoś powodu mamy powdrukowywane jakieś nasze właśnie symulacje i schematy, kiedy się czegoś nie da, kiedy coś jest kiepsko, kiedy coś jest takie. Um, a co jeśli je sobie zmienimy? I teraz powiem ci o moich. Yy, narzędziach, które działają zawsze, kiedy jestem zdecydowana na to, żeby sobie poprawić nastrój, kiedy chcę się czuć szczęśliwa albo chcę się czuć jeszcze szczęśliwsza. Bo to są dwie różne rzeczy. Czuć się szczęśliwa i podniesienie się z miejsca, gdzie czujesz się naprawdę nieszczęśliwa, bo ci się mnożą historie i myśli w głowie, które sprawiają, że nie jesteś szczęśliwa, a bycie szczęśliwszą jest jeszcze czymś innym. To jest tak, że zanotowujesz, że jesteś szczęśliwa, ale chcesz więcej, chcesz być jeszcze szczęśliwsza, chcesz ten moment jakby rozbuchać, roz, rozdmuchać jak balonik, żeby był jeszcze szerszy, 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 jeszcze szerszy, jeszcze większy. Więc to są dwie różne rzeczy i może być tak, że na przykład budzisz się rano albo z lękiem, albo z jakimiś myślami, albo coś niefajnego ci się przyśniło. I to jest albo coś się wydarzyło w ciągu dnia, i to jest moment, w którym chcesz się poczuć szczęśliwa, bo się nie czujesz najlepiej. I co pomaga przede wszystkim, to co masz zrobić, to to, żeby zauważyć, że się nie czujesz najlepiej. Bo jak zauważysz, że się nie czujesz najlepiej, to to jest pierwszy krok do, do tego, żeby to zmienić. I wtedy masz masz różne narzędzia do tego, żeby się poczuć lepiej. To, co może nadziała, zadziałać całkiem szybko, to jest to ok, nie czuję się dobrze. Z jakiego powodu się nie czuję dobrze? Na przykład z takiego powodu, że coś mi się przyśniło albo takiego, że coś się wydarzyło i... Okej, okay, ale jak mogłabym się czuć, jak mogłabym sobie wyobrazić to, jak mogłabym się czuć, jak chciałabym się czuć? I wtedy możesz usiąść i napisać w czasie teraźniejszym to, jak dokładnie teraz się czujesz, albo to, czyli w pozytywnym sensie, czyli odwrotnie do tego, jak się czujesz faktycznie, jednocześnie nie zaprzeczając temu, jak się czujesz, bo jeżeli siadasz i chcesz napisać nową historię na temat tego, jak się czujesz, to znaczy, że zauważyłaś, że się nie czujesz najlepiej, więc oddajesz temu szacunek i, oddaj, i dajesz temu prawdę, że okej, okay, tak się teraz czuję, czuję się teraz beznadziejnie. Więc, żeby się poczuć jeszcze lepiej, znaczy, żeby się poczuć lepiej, po prostu siadasz i piszesz, jak to jest, kiedy się czujesz lepiej. I piszesz sobie historię na ten temat, jak to jest, kiedy się czuję dobrze. Um, Druga rzecz, która zawsze działa, to jest taki moment: A co jeśli mogę się poczuć lepiej? I to jest taki moment przekliknięcia w Twojej klatce piersiowej, kiedy naprawdę zaczynasz się czuć dobrze. To jest taki moment, kiedy patrzysz w siebie i już ok, czuję się tak, tak i tak. Ale mogę się czuć inaczej. I wtedy świadomie zaczynasz się czuć lepiej, ponieważ Ty wiesz, jak to jest się czuć dobrze i zaczynasz się czuć dobrze. Może Ci w tym pomóc na przykład uśmiechanie się do siebie. I to może zainicjować ten moment, żeby się poczuć lepiej. Jeżeli na przykład jesteś w miejscu, w którym nie możesz zacząć pisać. Możesz wyjść na chwilę do toalety i po prostu zacząć się uśmiechać. Możesz sobie włączyć też kamerę w telefonie i po prostu patrzeć na siebie uśmiechniętą. I teraz może być tak, że twój program sabotowania siebie wyjdzie i zaczniesz nie wiem, zaczną ci lecieć łzy, ale możesz na siłę sama patrzeć w telefon i po prostu się do siebie uśmiechać. I ten uśmiech ten ruch mięśni twarzy już zacznie generować w tobie inne emocje, inne uczucia. Uśmiechaj się i zacznij myśleć o czymkolwiek, o wybierz jedną, jedną fajną rzecz, o której możesz pomyśleć. Trzecia trzecie narzędzie, do natychmiastowej pomocy sobie. To jest również pisanie, i to jest po prostu zrobienie listy wdzięczności, która być może wydaje ci się oklepana, ale po prostu siadasz, najpierw sobie numerujesz na kartce albo na komputerze, zależy jak, jak sobie piszesz, od jednego do dziesięciu i piszesz po kolei rzeczy, za które jesteś wdzięczna. I w trakcie tego pisania już ci się robi lepiej. W momencie, kiedy chcesz się poczuć jeszcze lepiej, bo już jesteś szczęśliwa, wówczas zaczynasz używać narzędzi, które są bardziej zaawansowane, ale to są takie narzędzia, które możesz zaangażować bezpośrednio swoje ciało również. I wtedy zaczynasz. Robić ruchy albo zaczynasz chodzić dynamicznie, szybciej, albo zaczynasz na przykład tańczyć i wtedy się czujesz lepiej, jeszcze lepiej, ale nie w taki sposób, żeby um, się zmęczyć i żeby zapomnieć o tym, że się czujesz dobrze, tylko w taki sposób, żeby um, jeszcze bardziej tą um, energię szczęścia um, zrobić taką. Grubszą, szczęśliwszą, większą, bardziej wibrującą. I to, co dodatkowo możesz zrobić, jeżeli się nie możesz poruszać albo nie chcesz, to siadasz i myślisz sobie, a co jeśli zdarzyłoby się coś jeszcze lepszego. A co jeśli na przykład um, jadę na wakacje do takiego hotelu? A co jeśli upgrade'owali by mi pokój na jeszcze lepszy, na przykład z um, własnym basenem? albo z jeszcze lepszym widokiem na morze, albo z widokiem na morze, albo co jeśli wsiadając do samolotu okazałoby się, że przekierowują mnie do biznes klasy, ponieważ dzisiaj akurat była, był z jakiegoś powodu moje miejsce, które miałam wykupione w samolocie, um, dostało upgrade. Albo Dzisiaj zarejestrowało się, dzisiaj dodyzwało się do mnie i kupiło ode mnie 3, 5, 10 klientów. A co jeśli zgłosiłoby się do mnie jeszcze 10? Eee, zatrudniłam dzisiaj nowego pracownika, z, którego jestem bardzo, z czego jestem bardzo zadowolona, bo go szukałam przez jakiś czas. A co jeśli okazałoby się, że ta osoba okazałaby się, że ma jeszcze, jeszcze większe kwalifikacje i może mi pomóc w jeszcze większej ilości rzeczy, a co jeśli okazałoby się, że na inne stanowisko w mojej firmie również udało mi się zatrudnić kogoś tak cudownego? Co jeśli um, facet, z którym się umówiłam i z, którego, z czego bardzo się cieszę, okazałoby się, że Przeniósłby mi wielki bukiet um, kwiatów na spotkanie, i okazałby się jeszcze bardziej romantyczny, i a co jeśli by się okazało, że do tego wszystkiego ma jeszcze świetne poczucie humoru. Więc um, zaczynasz sobie grać w taką grę, a co jeśli? I gra, a co jeśli? Kiedy wychodzi już ze szczęścia i ma za zadanie to szczęście jeszcze powiększyć, działa absolutne cuda. Więc każda z nas czuje się czasem nie najlepiej i każda z nas czuje się naprawdę szczęśliwa, kiedy nauczysz się to swoje szczęście jeszcze bardziej powiększać. Wtedy będzie ci łatwiej w tych dniach, kiedy się czujesz nie najlepiej, kiedy po Podniesiesz się z tych, w tych dniach, w których się czujesz nie najlepiej, to um, będzie Ci jeszcze łatwiej poszerzać to uczucie szczęścia. I to są również ćwiczenia angażujące autonomiczny układ nerwowy. Um, natomiast w taki sposób, w, w który zaczynasz od um, tej strony świadomości, kiedy zaczynasz to zauważać, ale żeby to zauważyć, musisz mieć świadomość swojego ciała i musisz być połączona ze swoim ciałem, żeby wiedzieć, jak się czujesz, bo albo się źle czujesz i zaczynasz o tym opowiadać wszystkim dookoła i wtedy tylko to nakręcasz, albo się dobrze czujesz i opowiadasz do wszystkich dookoła, aż to twoje szczęście straci smak, to jest tak jak rozwadnianie soku albo rozwadnianie esencji, a możesz obiema tymi sytuacjami zarządzić w taki sposób, że twoje życie będzie tylko szczęśliwsze, szczęśliwsze, szczęśliwsze i szczęśliwsze. I to się stanie, kiedy będziesz połączona ze sobą i właśnie ze swoim ciałem, zaczniesz zanotowywać to, jak się czujesz i co możesz z tym zrobić. Więc mam nadzieję, że ten odcinek da Ci możliwość bycia bardziej uważną i obecną w tym momencie, który jest teraz, żebyś sobie zrobiła taki, taki stop i zapytała siebie, ok, jak się czuję i jak, co w takim razie mogę zrobić, żeby poczuć się jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku do zobaczenia na grupie Jakobieta, na moim Facebooku, na moim Instagramie i także już niedługo na mojej stronie internetowej. A już w przyszłym tygodniu widzimy się na darmowym szkoleniu o tym, czy układ nerwowy jest Twoim źródłem szczęścia. Do zobaczenia.